Witam serdecznie. W poprzednim odcinku skończyłem na tym, iż zdrada razy pijaństwo głównym powodem rozejścia się partnerski z partnerem lub partnera z partnerką. Ale to nie tylko to jest powodem i nie jest tylko to przyczyną, że ludzie się rozchodzą. Czasami jest niezgodność charakteru. A czym to się je? Ponieważ ludzie mają różny temperament, różne charaktery. Jak mniej więcej wizualnie do siebie się dobierają, to znaczy akceptują się nawzajem wizualnie, to też brak akceptacji u kobiet, widząc drugiej kobiety, widząc drugą kobietę, czyli powiedzmy jest kobieta puszysta i widzi kobietę przecinek, gdzie obydwie są dobrze obdarzone przez naturę. Widz polega na tym, że pierwszy rzut, jak to mówią wzrokowcy, do wzrokowców, to, że tym afrodyzjakiem jest piersi są, nogi, włosy, usta. Stąd też gro kobiet tylko dotąd robi zdjęcia, a potem to już. Ale są też i potem rozczarowane, jak przyjdzie do spotkania, no bo facet, jakby to powiedzieć, widząc z daleka osobę, no to się zgadza, ale reszta się nie zgadza, tak? No i już jest problem, tak? To już woli po prostu nawet czasem nie zadzwonić, żeby nie ranić, tak? I to samo jest u kobiet. No, teoretycznie zgadki może się jej spodobać, z poglądu może się jej, powiedzmy, na dany temat spodobać, jeżeli chodzi o gadkę. Natomiast jeżeli popatrzy na twoją figurę, już jest lipa, tak? Ale do czego dążę? Dążę do tego, że kobiety puszyste są niejednokrotnie lepiej obdarzone temperamentem uczuciowym niż kobiety wątłe. Czyli jak to przeczytałem niedawno na fejsie, wyglądające jak wieszak, z kolei kolejna kobieta, która komentowała to samo zdjęcie, które wam będę tutaj wlepię w ten film, co ma się napompować, napisała, tak? Nie, nie ma się napompować, ma się po prostu zaakceptować taką, jaką jest. I jak to się mówi, każda poczwara znajdzie swojego amatora, tak? Problem to nie polega tylko i wyłącznie na wyglądzie. Moim zdaniem problem polega na tym, by mieć wspólny mianownik, tak? W miarę możliwości prawie że we wszystkim, aczkolwiek, i tu jest primo, by jedna drugą osobę uzupełniała i chciała się po prostu, nie że poddać pod dyktando jedna drugiej osobie, tylko po prostu jedna drugiej doradza względem, powiedzmy, nie wiem, czuje się kobieta zbyt nieatrakcyjna, ale ty ją widzisz, powiedzmy, swoimi oczami, że jest dla ciebie bardzo atrakcyjna, to czynisz i mówisz tak, aby to nie było na zasadzie zabłysnę teraz, a później się okaże, że jest no, nieporozumienie, jak to się mówi ogółem. Po prostu musisz wiedzieć, czego chcesz od życia. Jak jedna strona, tak i druga strona. Jeżeli nie będą się nawzajem te osoby uzupełniać, to choćby nie wiem, jaka modelka była, nie wiem, jak wyglądała, czy będzie chuda, czy szczupła, czy będzie mistrz, kurde, świata, to jeżeli się po prostu nie zgracie uzupełnianiem się nawzajem, wspólnym języku tematycznym, to po prostu będzie gówno z tego, tak? Jeżeli wasza korespondencja, bo przecież alkoholizm, czy też zdrada, to nie bierze się z tego, że facet chce to robić, czy kobieta chce to robić.
Po prostu nie ma z kim o tym porozmawiać, tak? Często gęsto się ludzie tłumaczą, że a praca, zmęczenie, choroba i tym podobne. Niestety, jeżeli jesteś z kimś w związku, to musisz znaleźć siłę na to, żeby z kimś porozmawiać i czas. Z kim jesteś, tak? Bo korespondencja daje bardzo dużo, tak? Facet, jak i kobieta nie zawsze są domyślnymi osobami, że coś cię boli, coś cię gnębi. Czemu dochodzi do zdrad? Ponieważ ludzie z temperamentem bardzo wysokim zakładają, że jeżeli poznają osobę, to nie wypada pytać, jaki ona ma stosunek do igraszek nocnych, jaki ma stosunek, nie wiem, do dzieci, jaki ma stosunek do zwierząt, jaki ma stosunek do sposobu bycia w towarzystwie, wreszcie jaki ma stosunek do ciebie, tak? Kim ty dla niej jesteś, albo ona dla ciebie kim jest. Tu brak korespondencji i tłumaczenie się, jeszcze raz powtarzam, tym, iż się nie ma czasu i że się jest zmęczonym, a potem przychodzi drobne nieporozumienie, i gro ludzi jest takich, które po prostu kumulują w sobie nienawiść albo porażki, i w którymś tam dniu eksplodują, mówią: nie, dość winy, tak? Ja mam cię dość i koniec. Nie ma gadania pomszy. Ja próbowałam, ja tego. Tylko kiedy próbowałaś? Wtedy, kiedy ja byłem zmęczony, czy po piwie, czy wtedy, kiedy ty byłaś po piwie, a ja byłem w pracy, to wtedyś próbowała? Albo próbował? Bo to nie ma znaczenia, kto jest po alkoholu. Tu ma duże znaczenie, jeszcze raz mówię, korespondencja pomiędzy wami. Nie tylko chemia, bo chemia to jest, powiedzmy, dodatek uzupełniający życie, tak? Dwojga ludzi. Natomiast jeżeli nie ma korespondencji pomiędzy wami, to jest teraz ciszej, ty robisz swoje, on robi swoje, ty idziesz do koleżanki, on do kumpli na piwo, albo odwrotnie, obydwoje przechodzicie, powiedzmy, w stanie nieważkości lub jedno. No i co? I potem szukacie pociechy u osoby poznanej płci przeciwnej lub tej samej, no bo wiadomo, że ludzie, co niektórzy też wszystkiego o sobie nie mówią, a co za tym idzie, wychodzi to w trakcie związku. I czasami jest tak, że kobieta, właściwie to głównie kobiety tak mówią, że one straciły tyle lat swojego życia, bo go kochały, tak? A gdzie miały wcześniej oczy? Gdzie? Na Maroko wysłali? Wysłały? Czy w kosmos poszły oczy? A tu tylko były wstawki szklane i tylko tyle, i błyszczały się, jak tylko moneta widziały, tak? No bo jak to inaczej? I to samo jest z facetem. Widzi piękną kobietę, zadbaną. Właściwie nie ma brzydkiej kobiety. Tak samo jak nie ma nieinteligentnego faceta, czyli nieinteligentnej kobiety. To wszystko zależy od kwestii gustu. Ale żeby się nie pogubić w tym, nie zachłysnąć wyglądem, czy inteligencją, czy monetą w kieszeni, to trzeba sobie dać wyznaczniki, czego ja, ty oczekujesz od partnerka, partnerki, bo jeżeli po prostu zachłyśniesz się samym wyglądem, to potem się okaże, że ona nagle według twojego uznania jest głupia jak but, a facet to jest fajfus, w dodatku niehigieniczny, tak? No bo powiedzmy tak z grubsza, tak mniej więcej to wychodzi z tego, iż potem są te niezgodności charakteru, tak? Jak temu zaradzić? Jeszcze raz powtarzam i będę wam powtarzał do znudzenia. Ja nie jestem po to tutaj, żeby, czy z wami rozmawiam po to, żeby was na, nie wiem, kazać wam, nakazywać. Ja wam tylko sugeruję, co można byłoby zrobić, aby się nie sparzyć na partnerce, czy partnerka na partnerze.
czyli ogółem mówię na partnerstwie związku. Bo to, że on ma kasę, to nie znaczy, że on jest będzie dobry dla twoich dzieci. A z kolei ona, że jest piękna, że ona będzie dobrze wychowywała dzieci, tak? Jesteście z dwóch różnych domów, z tego samego, powiedzmy, z tego samego kraju, ale o dwóch różnych wychowania. I na przykład on je ostre, ona je łagodne. Już się kuchnią różnicie. Ale kuchnia to jest pikuś, bo to wystarczy byle jaki pretekst, żeby po prostu powiedzieć wek. Czyli dziękuję, ale było miło, się skończyło, tak. Niestety, im dłużej z kim przebywasz, im dłużej z nim rozmawiasz, tym więcej o nim wiesz. A im więcej o nim wiesz, tym lepiej go znasz i wiesz, co możesz się po nim spodziewać, a przynajmniej przypuszczasz. I na podstawie, powiedzmy, pytań i spostrzeżeń możesz mniej więcej sobie odpowiedzieć, czy taki typ człowieka ci odpowiada. Bo jeżeli ty się zachwyśniesz finansowo, czyli kobieta, mówiąc o kobietach, powiedzmy, a on się zachwyśnie, bo jesteś Miss Europy, powiedzmy, i po pewnym czasie się okaże, że tak, facetowi już zbrzydła jej uroda, woli młodszą wybrać, a jej z kolei znudziło się być eksponatem, który jest od czasu do czasu odkurzany, tak? No, w związku z czym, pijaństwo nie bierze się z niczego, bo można wypić, każdy może wypić względem swojego zdrowia i rozumu. Można się czasami, powiedzmy, ululać, ale gdy się dzieje to do amenu, to też jest jakaś przyczyna. To nie jest sztuka kogoś klepnąć i klepać go cały czas, bo tych skór, ale ty i taki, i owaki, albo ono, tylko zapytać się, jaki jest to powód. Jaka on jest przyczyną? Nie ma dymu bez ognia. Jeżeli pomiędzy wami nie będzie korespondencji, to by nic o sobie nie będziecie wiedzieć. Zresztą się znając ze sobą do końca, że tak powiem, swoich dni, nie będziecie wiedzieć o sobie wszystkiego. Bo wiadomo, że część ludzi, a właściwie większość ludzi żyjąca, zachowuje jakieś tam drobiazgi dla siebie, gdzie oni tylko o tym wiedzą i nie chcą, żeby więcej ludzi wiedziało, a jak się człowiek dowie, to potem jest au. Ale to mało osób rozumie, że pewne zachowane w sobie informacje, niewypowiedziane, są głównie po to, żeby nie skrzywdzić tej drugiej osoby, tak? Że to kiedyś było, minęło i to już jest historia, to historia już po prostu rzadko kiedy się odkurza, tak? Nie chce się o tym w ogóle myśleć. A przypadkiem, powiedzmy, że przyjaciel jakiś tam się doszłapie, czy przyjaciółka i chlapnie to, nie wiadomo, czy to lepiej powiedzieć, czy też nie. Sekundę muszę zobaczyć na owy czas, bo wiecie jak jest. Także następny odcinek za parę sekund.